Lucjan Babczyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale. Noc minęła spokojnie. Zjedliśmy dobre śniadanko. Czas opuścić prom. Schodzimy na dół do poziomu zerowego. Dekujemy się w samochodzie i czeka nas przeprawa przez granicę. Mamy nadzieję, że bez problemu przejdziemy przez granicę i Straż Graniczna nie będzie miała problemu z naszymi covidowymi wynikami. A więc wyjeżdżamy. Jesteśmy na szwedzkiej ziemi. Jeszcze nie. Już. Teraz tylko jeszcze taki pan. Tylko tam na prosto do lito. Z policji granicznej będzie sprawdzał być może, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Ale za chwileczkę. Rozmowy telefoniczne, internet, wszystko w ramach tej międzynarodowej. A tych chłopaków uderzyli. Exit! Okej, chyba się teraz światło. Narkotyki, ja tamten coś wiem, tak? No to otwieram. A narkotyki, no nie mam. Dobrze, że powiedziałem free bottle, bo by kurwa sprawdzał i tylko że jedna. Ja mówiłem, że mam. U nas jest znak z dzikiem. Nie wiem. No to ja wiem, nie? Witek, u nas jest znak drogowy z dzikiem. Z ronda drugim zjazdem na Hygdrygę. Jeździ po takich rondach, przyjedzie do Opola, bo do Polski to się załamie, jak zobaczy rondo do Polski. Kurwa, chyba na wprost trzeba jechać. Tam jak tu rondo. Thank you.
lewej strony i wjedź na drogę gruntową. Jedź trasą przez 3,6 km. Jest nasze jezioro. Za 700 metrów skręć w lewo. Nie ma żadnego wędkarza, czyli mieliby czekać na nas. Uwaga na gęś. Kolejny znak. Uwaga gęś. Klimamy to co? Ale na drodze, że gęś. Za 300 metrów skręć w lewo. Villa Herfolet. Za 400 metrów idź prosto i natychmiast skręć w prawo. Ciekawe, czy nam ferry otworzył bramę, czy możemy wstać. Dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy przy ośrodku wędkarskim Herfolet nad jeziorem Hjalmaren. Zaczynamy zabawę. Nareszcie piękne słoneczko. Bałwanów nie widać na wodzie jeszcze. Piękna pogoda. Wiaterek super. Dzisiaj takie. No, może nawet mogą być takie. Do boju, do boju. Polska do boju. Oho. A czemu ten dzydzel taki tam wisi? Coś tam zapomniałem. Oj, 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 oj. Panie, coś się dzieje. To się tak rucha. O, zaletko rzuciłem. Troszkę to trzeba wyregulować bardziej. O tak może. Okej. Okay. Ostatnio takiego właśnie, tak ładnie sobie rzuciłem. Dzicz, piękna dzicz. Drzewa się łamią, nikt się nie przejmuje, zostają tak jak spadną. Tu jest rezerwa.
U nas też jest rezerwat w Puszczy Białowieszczańskiej i co? Że nikt nie przejmuje, złamie się, do wody wpadnie, tak zostaje. A łabędzik tu ma teraz życie. No to tu już złapał to, co chce tu znowu łapać? Drugi przyszedł. Kotwica do wody. Kotwica do wody. W akcji. Wczoraj tu złapał szczupaka. Witek. Wituś. Jest sobie dobrze, bo jest fajna górka. Dlatego te łabędzie tu dupą do góry nurkowały. Czyli tu musimy założyć tego pływającego. Jak chcesz rzucać, to rzucaj. To ja wezmę ją po prostu niżej tutaj i rzucaj sobie dalej. Dobra, teraz możesz rzucać. O, idę do tego. Chyba popłyniemy tam dalej. Tam gdzieśmy konie opali, a potem tam, gdzie był ten sandacz. No więc mówię, przeciągnij sobie tam, co chcesz i znikamy tam. Tam, gdzie tego konie opaliśmy, a potem pod tą wyspę, gdzie był ten sandacz. Jest. Tam jest 5 metrów. Tam gdzie kulka, widzisz ją? Widzę. Tam jest równo 5 metrów. Ale ile jest ryb? Ani jednej. No to nie wyszło. Już 4-7 idzie do góry. I kolejny rzut, i kolejny rzut, i nici. Przędzale nie otwiera? Nici. Do łódzkich zakładów. Pogoda ładna, jak widać. Wysepki, chmurki świecą. Domki w naszej bazie widać. O, tutaj. Koledzy w komplecie łapią. Próbują, znaczy się. Starają się coś złapać. Ładna wysepka przed nami. Pod nią kamieni kupa. I co trochę zaczep. I tak to wygląda. No może tym razem spróbujemy na slajderkę karaś. Slajderek karaś. Jedziemy. Jeszcze raz. Tylko ten łabędź, żeby mi tutaj nie wszedł na szlak. Kurde, ten angielski to mamy dobry. Ja nie. No ja nie słyszałem, jak rozmawiałeś z Terry'em. A najlepiej, jak ja rozmawiałem z tą, z Krystyny przez samochodu. Dzwoni, o której godzinie będziecie. Teraz ryzyko podejmujemy, rzucamy bliziutko tych kamieni i tych krzoczków na tej wyspie. Zobaczymy, gdzie wylądujemy zaraz. Dobrze. Rzut na piątkę.
co z tego? Zmienimy typ prowadzenia. Proszę, jak ładnie fika. Co z tego? Poczekamy chwilę. Zwituj, zwijaj, to ja tu spróbuję, bo tu jeszcze nie rzucałem. No tu jest płciutko, także aż żal, nawet tego żal. Nie, no jak on, wiesz, jeździ. Witek, ja tu sobie raz przejadę. Poczekaj chwilę. Wreszcie, no wreszcie jakiś udało. Maluch się zameldował. Co prawda. Co prawda. To uważaj, żebyś... Ale jak złapany nieładnie. Włączone? Tak. Brzuch złapany. No. No i dlatego tak rozrabiam. No trafił. Rybka sobie lata. Dziwnie zachowana. Nie trafiła. No, no teraz? Czy przyłów, czy rybka. Wreszcie się coś udało. Zapisz go? Uważaj, żeby. Jakie? Ranie było. Bany. Nie zachowana, nie trafiła. No teraz? Czy przyłów, czy rybka? Uważaj, że nie jest przez zakotwicę. Dobra, dobra, już nie szukaj. 54. No, coś tam leży. 55. No jest piękny szczupak. Już? Tak, cały czas. Ale jest wreszcie. Wreszcie jest rybka, pokaż rybka oczka. O, jaka ładna jest. Wreszcie jest rybka, pokaż rybka oczka. O, jaka ładna jest. No i zdobywca, tacy. O, jaka ładna jest. Jest, jeszcze raz. Widać moją twarz też? Ryba duża. Cały ekran. Ale jest ładny. Wreszcie. Wreszcie jest rybka, pokaż rybka oczka. O, jaka ładna jest. No i zdobywca, tacy. Wyłącz. Jedziemy. Czyli to trzeba dodać, a to jest co? To jest to. Tu jest zdjęcie pierwsze. Tu jest zdjęcie drugie. Poważna mina. To drugie chyba damy. Czyli tak, drugie zdjęcie i to, co się tu rusza. Fakebukę. Dodaj. Dodaj. Wybierz. Drugie zdjęcie i to. Dalej. Udostępnij. Jesteśmy w tej chwili w Szwecji. Kurde, już trzech odbiorców. Kotula, Wydrych, Tadeusz, Jadwiga, Daniel, Czubak. Jeziorze Hjalmaren starały się złapać. Jak... No, staram się złapać i za chwilę jest złapany. Dobra. Za chwilę zaśpiewa, to znaczy, że się przekazało. Cały, co to wyjeżdżali tu do Skandynawii, to był chyba kwiecień, jak nie Jakub, co ten sklep swój otwierał, co YouTube prowadzi. Co prowadzi? Na YouTubie prowadzi ten swój program. Aha. Radek, Jarek, Sławek. Sklep na YouTubie. Co otwierał sklep, to mówię, że to pisałeś do niego na tym wyjeździe. Michał Wyderko, albo Seba. Seba. Chodzi mi o to, czy Seba coś ulokował od nas tego wyjazdu właśnie, czy... Jedną czy dwie ryby i to nie wiadomo, czy ze Szwecji.